Do miasta prowadzi brama miejska, zwana też Bramą Republiki. Zaraz za bramą zaczyna się ulica Republiki, która jest główną arterią miasta. Budynek Parlamentu otwarty 4 maja 2015 roku. Budynek Opery Królewskiej bezpośrednio trafiony podczas bombardowań lotniczych w 1942 roku, obecnie teatr pod gołym niebem. Zniesiony jako wyraz dziękczynienia za zwycięstwo nad Turkami Kościół Matki Bożej Zwycięskiej. Kościół świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Oberża Kastylijska, jedna z 8 zbudowanych na terenie Valletty, obecnie stoi jeszcze 5. Były to kwatery przeznaczone dla poszczególnych grup językowych rycerskiego zakonu szpitalników świętego Jana, którzy zwani byli także szpitalnikami, joannitami lub kawalerami maltańskimi. Obecnie jest tu siedziba premiera Malty, gmach giełdy papierów wartościowych, w głębi budynek Maltańskiego Banku Centralnego. Górne ogrody baraka znajdują się na górnej kondygnacji bastionu świętego Piotra i Pawła, zbudowanego w 1560 roku. Kolumnada łukowa na tarasie w ogrodzie została zbudowana 100 lat później. Pierwotnie była zadaszona. Bastion świętych Piotra i Pawła jest najwyższym punktem 16-wiecznych murów obronnych Valletty. Rozciąga się stąd wspaniały widok na Wielki Port, Fort Ricasoli, Fort Bigi i Fort Świętego Anioła. Na dolnej kondygnacji bastionu znajduje się złożona z 8 dział tak zwana bateria powitalna. Codziennie w południe oddawany jest tu salut armatni. Po drugiej stronie Wielkiego Portu leżą 3 miasta – Vittoriosa, Seglea i Cospicua. Katedra świętego Jana wybudowana w latach 1573-1578. Naprzeciw katedry znajduje się wybudowany współcześnie neoklasycystyczny budynek sądów. Długa kolejka oczekujących na wejście do katedry. Podłoga katedry jest wyłożona marmurowymi płytami nagrobnymi. Nawa główna ma 53 metry długości i 15 metrów szerokości. Na suficie przedstawiono sceny z życia Jana Chrzciciela opisane w Biblii. Na ołtarzu głównym jest marmurowa rzeźba Giuseppe Mazzuoliego, przedstawiająca chrzest Chrystusa przez Jana Chrzciciela, patrona katedry.
katedrom fresków i złoceń może przyprawić o zawrót głowy. Trudno znaleźć choćby kawałek powierzchni niepokryty zdobieniami. Są one wszędzie, na ścianach, sklepieniach, portalach i przejściach. Składają się z charakterystycznych dla baroku motywów złoconych liści, kwiatów i aniołów. Po obu stronach nawy głównej znajdują się kaplice narodowych sekcji zakonu joannitów. Jest ich 8. Kaplica języka włoskiego, w której ołtarz zdobi mistyczny ślub świętej Katarzyny. Kaplica języka niemieckiego, zasłonięty w tej chwili ołtarz, przedstawia pokłon trzech króli. Kaplica Aragonii jest poświęcona świętemu Jerzemu. Kaplica hiszpańska, na ołtarzu obraz świętego Jakuba witającego pielgrzymów odwiedzających jego sanktuarium. Plac Świętego Jerzego, zwany także Placem Pałacowym, to główna strażnica, gdzie obecnie mieści się Włoski Instytut Kultury. Po drugiej stronie placu jest Pałac Wielkiego Mistrza. W dawnej oberży prowansalskiej mieści się Muzeum Archeologiczne. Przykłady dekoracji na kamiennych elementach budowli z okresu neolitu. Makieta neolitycznej świątyni Dżgantia z Gozo. Figurka leżąca na łożu twarzą w dół sprzed kilku tysięcy lat. Naczynia sprzed około 3000 lat. Naczynia z okresu fenickiego. Głęboka, sucha fosa wzdłuż murów Valletty. Pomnik niepodległości, którą Malta uzyskała w 1964 roku. Następnego ranka promem z portu w Sliemie wyruszamy na powrót do Valletty. Przepływamy obok wyspy Manoela z fortem Manoela i szpitalem Lazaretto. Po kilku minutach prom dociera do Valletty. Anglikańska prokatedra świętego Pawła, wzniesiona w 1844 roku w stylu neoklasycystycznym. Charakterystyczne dla całej Malty kolorowe balkony. Widok na miasto Sliema z murów Valletty. Fort Świętego Elma zbudowany w 1488 roku. Widok z Fortu Świętego Elma na Fort Ricasoli.
dzwon pamięci dla uczczenia 7000 żołnierzy i cywilów, ofiar nalotów w czasie II wojny światowej. Pomnik odsłoniła królowa Elżbieta II w 1992 roku. Widok na bastion świętego Piotra i Pawła i górne ogrody baraka. A to dolne ogrody baraka na bastionie świętego Krzysztofa. Posąg Eneasza. Za chwilę z baterii powitalnej na dolnej kondygnacji bastionu Piotra i Pawła zostanie oddany salut armatni wykonywany codziennie w południe. Sezon turystyczny jeszcze się na dobre nie rozpoczął, ale już do Valletty przypływają wycieczkowce. Wczoraj w górnych ogrodach baraka były tłumy, a dziś jest pochmurny deszczowy dzień i jest prawie pusto. Schody tuż za bramą miejską, a dalej na szczycie bastionu świętego Jana i świętego Michała ogrody Hastingsa. Z centrum miasta do zatoki prowadzi wiele stromych ulic, to ulica Świętego Jana. Plac Republiki z pomnikiem królowej Wiktorii. Dzisiaj plac Świętego Jerzego jest zamknięty nawet dla pieszych, gdyż w Pałacu Wielkiego Mistrza odbywają się obrady jakichś unijnych gremiów. Pałac Wielkiego Mistrza, oddany do użytku w 1576 roku, jest jednym z najcenniejszych zabytków Malty. Do końca rządów Joannitów na wyspie, to jest do 1798 roku, był siedzibą wielkich mistrzów zakonu. Obecnie mieści się tu urząd prezydenta, a do maja 2015 roku odbywał tu też swe posiedzenia Parlament Malty. Na obrzeżu placu stoi pomnik ofiar antybrytyjskich zamieszek w 1919 roku.